Od razu kilka ground rulesów, które ustalę. Ja jestem z Game Devu, więc ze wszystkimi jestem na ty. I proszę mi nie mówić per pan przy pytaniach i tak dalej, bo mnie to stresuje i czuję się wtedy bardzo stary. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, dzisiaj mamy tylko panel dyskusyjny, nie mamy żadnej prezentacji. Będziemy rozmawiać o tym, o przejściu z IT do Game Devu. Nigdy nie mów nigdy. I wybraliśmy, ciężko jest znaleźć takie przejścia, ale znaleźliśmy. Znaleźliśmy tutaj naszych panelistów. Mateusz Osuch, który przeszedł z IT do Game Devu. Szymon Zachara i Damian Sobczak. Ja nazywam się Łukasz Hacura. I niewiele osób o tym wie, ale ja też przeszedłem z IT do Game Devu. Moja kariera w IT była zdecydowanie najkrótsza z tego grona, bo pracowałem półtorej roku w Signity. Ale uciekałem stamtąd bardzo, bardzo, bardzo szybko i gwałtownie. Więc może zacznijmy od takiej tylko krótkiej prezentacji, bo ja was tam stalkerowałem na LinkedInie. I obserwowałem wasze wpisy i tak dalej, ale może dam wam okazję, żebyście powiedzieli parę słów o waszych doświadczeniach takich, gdzie pracowaliście w IT, czym się zajmowaliście w dwóch dosłownie słowach na zasadzie technologii i mniej więcej jakby poziomu nisko, wysoko, front-end, back-end, tego typu rzeczy, a czym się zajmujecie w Game Devie, żebyśmy mieli taki baseline, o czym będziemy rozmawiać, bo tak naprawdę z IT do Game Devu można przejść z różnych miejsc, w różne miejsca. To zacznijmy. Okay, cześć. Jeżeli chodzi o moją karierę w IT, to miałem dosyć duży przekrój, bo zajmowałem się frontendem, jak również zajmowałem się też dosyć niskopoziomowym programowaniem serwera aplikacji. Natomiast teraz w Game Devie jestem programistą gameplayu. Dziękuję. Cześć. Ja prawie 10 lat spędziłem w IT, było to na początku robienie stron, tak jak po prostu sobie na zlecenie, a potem zainteresowałem się bardziej Javą i robiłem Java Enterprise Edition, aplikacje do obsługi banków, do obsługi sieci telekomunikacyjnych. Potem przeskoczyłem jakoś na C-Sharp, na robienie trochę innych aplikacji też do banków. C-Sharp już była dość prosta droga do zostania programu strony linki, nie jestem programu strony linki. Hej, ja zacząłem w IT od takich projektów trochę zbliżonych do Game Devu. Były to takie aplikacje do wyświetlania kontentu reklam na imprezach sportowych, na telewizjach. Ale potem podjąłem się zadań związanych z bazami danych, aplikacje do zarządzania magazynami, produkcją. Potem przeszedłem w kolejnej firmie, pracowałem również gdzieś tam na backendzie. Zajmowałem się trochę administracją serwerów www. No w końcu po 7 latach pracy w IT zapytałem do Game Devu. W Game Devie zajmuję się głównie backendem serwerowym. Okej, no to wpierw chciałbym poprowadzić to na zasadzie takich mit i prawd, bo wydaje mi się, że wszyscy tutaj przyszli z pewną prekoncepcją już, dlaczego można by z IT przejść do Game Devu, tak? Bo jest taki stereotyp, że w tym IT to jest nudno, a w tym Game Devie to jest tak ciekawie, a jest drugi taki stereotyp, że w tym Game Devie to tak nie płacą i nie ma żadnych benefitów, a w tym IT to jest tak ciepło, miło i przyjemnie i fajnie, nie? To są takie jakby dwa stereotypy i chciałbym, żebyśmy się dzisiaj z nimi troszeczkę zmierzyli, żebyśmy powiedzieli, że ta sytuacja się zmienia przez lata, więc mamy teraz ten 2017, jest ten landscape jest trochę inny niż był na przykład w zeszłym roku. Mi tutaj organizatorzy bardzo krzyczeli na mnie, że ja w zeszłym roku tak odradzałem te przejścia do Game Devu, że to trzeba za pasję i krew tylko pracować. Więc chciałbym, żebyście się z tym zderzyli. To na pewno będzie to przez pryzmat jakichś tam waszych doświadczeń na zasadzie, no bo każdy z was na pewno miał jakiś powód, dla którego się zdecydował na to przejście z IT do Game Devu, tak? No i czy to był taki stereotypowy
mityczny powód, o którym ja teraz powiedziałem, czy jednak było tam, tych czynników jest jednak więcej i na jakie czynniki byście wy zwracali uwagę, na jakie wy byście chcieli uczulić przy takim przejściu? No ja potwierdzę te dwa stereotypy. Dokładnie taki był powód mojego przejścia. Ja po prostu nudziłem się tym, co robiłem w poprzedniej mojej karierze IT. I chciałem robić coś, co będzie miało dla mnie sens, tak? Co będzie dla mnie ciekawe, zabawne, o czym ktoś usłyszy, a nie tylko jakiś klient. Głównie dlatego, tak? Chciałem robić coś z sensem i chciałem robić coś swojego. Z tym robię coś swojego, jestem jeszcze kawałek tego miejsca, ale jakby podążam w tym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o płace i ciepło, to trochę tak jest, jak mówił Łukasz, natomiast to się zmienia. Tak? Takie proste rzeczy jak benefity pracownicze, tak? Typu ubezpieczenie zdrowotne, typu karty multisport i tak dalej, coś czego jeszcze całkiem niedawno nie było, teraz już zaczyna funkcjonować, tak? I to jest fajne i to jakby też trzyma pracownika przy firmie, tak on się czuje tam lepiej. No dobrze, więc u mnie to było w ten sposób, że nie zawsze chciałem robić gry. Jak uczyłem się programowania jako tam 10-latek, to próbowałem programować gry. Przeświadczenie moich rodziców było takie, że jak będziesz robił gry, to się z tego nie utrzymasz. I myślę, że oni faktycznie mieli rację. I gdybym faktycznie rzucił studia, zaczął robić gry, przy czym to było 15 lat temu, to bym się nie otrzymał. No ale w tym momencie jest już w ten sposób fajnie, że mogę robić rzeczy i mogę robić coś fajnego i mogę się z tego utrzymać. No i to jest bardzo przyjemne, tak? Że mogę robić to, co sobie wybrałem. A że przez 10 lat musiałem robić coś innego, no to nie jest tak, że programowanie w IT jest totalnie nudne, bo nie jest. Bo masz pewne wyzwania, bo czasami musisz przerzucić dość szybką bazę, która tam zabiera 4 terabajty, tak? Zrobić coś na 20 serwerach, no, czyli no, takie pewne rzeczy, nie? To nie jest, że to jest strasznie nudne. I czasami jak programuję jakieś okienko w kolejnej grze, gdzie te okienko reaguje na przycisk, wyświetla jakiegoś partika i tak dalej, to też zdarza się, że tworzenie gier jest nudne. Ale efekt jest jakby lepszy, bo pokażę to żonie, ona to poka, to a to nie jest 300 osób w jakiejś korporacji, którzy zobaczą tą super aplikację, którą tworzę za 10 milionów złotych, która tam jest w intranecie dla 200 wybranych użytkowników, koniec, tak? No to jest ta główna różnica. Okay. Przypomniałeś mi taką sytuację, jak zacząłem pracować w game devie. Była to praca zdalna, dla mnie było mega wygodne. Co tydzień moja mama dzwoniła i się pytała, pożyczyć się jakąś kasę? No bo ty teraz nie masz pracy, nie? Ale to pracuję, to już zarabiam, spoko, no, mam rodzinę, tak? Dzieci, żonę. Jest okej. Okay. Ale na mojej mamy to był taki przeskok, tak? Jak można nie chodzić do pracy, pracować w domu. Jakie były powody tego przejścia? To chyba nie będę tutaj oryginalny, że po prostu pasja do gier. I te gry zawsze od dzieciństwa gdzieś się tam pojawiały. Zawsze chciałem widzieć, jak to jest zrobione. Samo jak oglądałem kreskówki, tak ciekawe, kurczę, jak te postacie się ruszają na tym ekranie. Tak samo było z grami, tak? Jak to zrobić? No i ten proces gdzieś tam w głowie cały czas się krystalizował i ta decyzja w końcu została podjęta w takim okresie około 30. Myślę, że wtedy wielu ludzi sobie zadaje to bardzo ważne pytanie, co chce w życiu robić. I po prostu zacząłem to robić. Okej, czyli miałem cichą nadzieję na, 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 na zchallenge'owanie tych stereotypów.
bo o co chodzi? Przede wszystkim Szymon tutaj scheatował system, bo faktycznie tak jest, że te różnice na poziomach seniorskich się już coraz bardziej zacierają, tak? Jakby dalej jest tak, że tam możemy się kłócić co do procentów, czy to jest 20, czy 30% więcej, czy ile tam ci ludzie zarabiają w tym IT statystycznie, ale jednak jak już mówimy o kwestiach seniorskich, gdzie po stronie kosztów firmy, czyli tak dla uproszczenia mówmy, jak wystawiam fakturę, to ci ludzie z 10-letnim doświadczeniem już zazwyczaj wystawiają na 5 cyfr, no bo to nie, no rzadko się zdarza w game devie, żeby było inaczej, a już na pewno nie w regionach Polski typu Warszawa czy Poznań, czy Wrocław. Więc, bo Śląsk faktycznie gdzieś tam te minus 30% w stosunku do warszawskiego game devu też ma. To jest to łatwiej, no a jednak tacy juniorzy, tak, gdzie mamy zasys IT gigantyczny. Mój znajomy w Łodzi opowiadał, jak właśnie przychodzi do niego junior i mówi, no dobra, ta firma mi oferuje 6 na rękę po studiach, to ile wy mi możecie zaoferować, tak? No to są kwoty, o których w game devie no nie ma za bardzo z czym dyskutować. Więc jak to jest, czy juniorowi również polecilibyście ten przeskok? Bo seniorzy zazwyczaj i tak muszą schodzić, tak? Czyli idziemy i senior musiał trochę zejść, nie? No a ten junior, on startuje niżej, ale też sobie tam idzie, już go mniej boli, że tak powiem, bo on już się przyzwyczaił, tak? I on już tego spadku nie uświadczy. Już może być tylko lepiej, że tak powiem, tak? No i teraz pytanie jest takie, czy coś byście takiemu juniorowi poradzili? Na zasadzie tak, popracuj w IT 5 lat, to jest lepsza droga. Czy w drugą stronę, bo na przykład ja się teraz czymś, w sensie, że któryś z was hipotetycznie zmagam, że mogłem to zacząć robić 5 lat wcześniej, a teraz już ta 30 na karku, czyli mam ten kryzys wieku średniego, ale neurony już nie te. I uczę się troszkę wolniej, tak? Więc czy jest taka rada, czy jest odradzanie tego waszego ruchu, jak? Ja myślę, że doświadczenie wyniesione z IT jest bardzo ważne w GameDevie. I ja też miałem takie gdzieś tam myśli w głowie, mi się kołatały, czy powinienem tego zacząć 5 albo nawet 10 lat wcześniej, tak? Czy co by było, gdyby moją pierwszą pracą była praca w GameDevie? Tak naprawdę dzięki temu, że pracowałem w IT, że poznałem, jak działają bazy danych, poznałem, jak działa backend serwerowy, byłem w stanie w naszej grze, która jest grą online, wypracować pewne rozwiązania. Bez tego po prostu byśmy nie ruszyli dalej, tak? I co bym poradził juniorowi, to po prostu jak najwcześniej zdać sobie sprawę z tego, właśnie co chcę robić, tak? Jeżeli nie myślę o tym, tylko pójść za tym, co czuję i co mu serce nakazuje. Tak naprawdę wydaje mi się, że chyba nie ma większego znaczenia, czy ta ścieżka będzie taka, czy taka, bo każda z tych ścieżek ma swoje plusy i minusy. I myślę, że tyle. Nie wiem, myślę, że jedzie, że nie muszą jeść. Jeszcze ja pamiętam, jak sam byłem juniorem i robiłem niby w tym IT, ale pracowałem z ludźmi, którzy nie zarabiali dużo i zarabiali mniej więcej tyle samo, ile teraz się zarabiam na stanowiskach juniorskich w Tinder, tak? Sam zarabiałem bardzo mało. Przez pierwsze kilka miesięcy. No ale dało się z tego wyżyć i myślę, że teraz w GameDevie jest też na tyle dobrze, że da się z tego wyżyć, tak? I to jest ta granica taka dolna. I czy ja żałuję, że wcześniej nie przesiadłem? Jest jedna rzecz, której żałuję, że nie trafiła mi się produkcja dużej gry w młodym wieku. Że powstały te wszystkie Wiedźminy, jakieś tam rzeczy w tych planach, tego typu rzeczy. No a ja w tym czasie siedziałem, tak, i przerzucałem bazy danych, tak, i robiłem sobie stateless, spiny, Java i tak dalej. No i mogę już nie mieć tej okazji, tak? Natomiast jeśli jesteś juniorem i zarabiasz te drobniaki,
możesz się załapać gdzieś wysoko, możesz się przemęczyć kilka lat, tak, przeżyć byle jak, ale mieć w CV jakąś fajną grę. I to jest coś, czego mi brakuje. To jest ta jedna rzecz, tak? Nie żałuję, że programowałem tak długo w innych technologiach. Nie żałuję, że zabrałem się tak późno ze gry. Żałuję, że no, uciekło mi cała masa szans, gdzie mogłem się załapać na jakiś fajny projekt, nie? No i mogę się już nie załapać. Natomiast czym wcześniej zaczniesz, tym większa jest szansa, im więcej tych projektów zrobisz, tym większa jest szansa, że załapiesz się na jakiś fajny, będziesz miał jakiś fajny portfolio i potem już dużo jest otwarte. No, dla mnie to dosyć ciężkie pytanie i chyba do tej pory nie mam na nie odpowiedzi, bo widzę jakby plusy i minusy tego, że byłem tak długo w IT. Przede wszystkim dużo się nauczyłem, tak? Nauczyłem się porządnie programować. To doświadczenie, które jest tam przekłada się teraz na moją pracę. Zarobiłem całkiem sporo pieniędzy, udało mi się kupić przez 10 lat mieszkanie, także już teraz mogę sobie spokojnie zarobić mało w tej grze. Natomiast jak o tym myślę, no to jest kwestia odpowiedzenia sobie na pytanie, co właściwie ja chcę robić, tak? Jeżeli wiem, że chcę robić gry, to według mnie bez sensu jest, no ja teraz poczekam 5 lat, bo pracuję w IT, żeby czegoś się nauczyć albo coś zarobić. No jeżeli jesteś przekonany czy przekonana, że chcesz robić gry, to trzeba robić gry, tak? Jak ja bym zaczął robić gry, nie wiem, 10 lat temu, jak zacząłem pracować, tak, to nie byłbym teraz, nie wiem, pracownikiem, a może byłbym szefem firmy, tak? Bo bym już wiedział, jak to się robi. Może, nie wiem. No, teraz muszę jakby to swoje opracować, tak? To ja się może odniosę do Szymona z tą dużą produkcją, bo ja zaczynałem w Game Devie w tym okresie, to było 11 lat temu. I pracowałem dla takiej firmy, która się nazywa CI Games. Wtedy się nazywała City Interactive. Nie robiłem fajnego projektu, bo robiłem Dogfighty 1942, ale to był projekt, który na tamte czasy był bardzo wysokobudżetowy, no bo multiplatform, 5 milionów złotych budżetu, pod 30 osób pracujących w projekcie i tak dalej. No i nauczyłem się dużo o crunchach, o pizzach o 12 w nocy, o tak zwanych cruncherach. Crunchery to był Texas Grander z KFC i do tego Tiger. No i do dzisiaj mam te ekstra 15 kg z tamtego okresu doświadczeń. Chodzi o to, że no nie każdy robi Wiedźmina. Bardzo ładnie powiedziałeś o tym, że game dev potrafi być nudny i moim zdaniem on nie potrafi być nudny. Game dev bardzo często jest nudny, tak? Jednak robią ci ludzie te backendy. Jeżeli to dla nich jest ciekawe, to super, ale dla wielu to nie jest ciekawe. Dorzućmy jeszcze takie najbardziej masakryczne zawody, których praktycznie nikt nie lubi robić, poza kilkoma geekami. Typu UI, tak? Nikt nie lubi robić UI, te pieprzone okienka i te partikle wychodzące i to się przesunie w lewo, a na tym Androidzie to jest w prawo, Jezus Maria i po prostu... A mogłem robić dokładnie tak samą bzdurną rzecz za dwa razy więcej, nie? Więc... Więc generalnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że... Właśnie ja bym wręcz zaryzykował, że game dev to jest praca, w sensie jakby... To często ma jakieś tam znamiona pasji i ma ten moment, w którym pokazujesz żonie tą grę, o którym wspominałeś, jest super i jeszcze jak robisz grę, którą chcesz robić, nie będziecie zazwyczaj tego robić. Jeżeli jeszcze robisz grę taką, którą chcesz robić, Damian rozumiem robi w tej chwili taką grę, tak? To jest super. Ja na 17 gier, jakie mam w CV wydane, jedna jest taka, którą chciałem robić, a za 16 mi zapłacili. Więc generalnie rzecz biorąc, natomiast chciałem powiedzieć o czymś innym, już tak śmiechy aside, to o takiej sinusoidzie, którą zauważyłem, jak popatrzę się na ścieżki największych rzeźników w polskim game devie. Oni lądują zawsze w dwóch rodzajach prac. Jedna jest taka, że pracują w jakiejś dużej firmie typu Techland, CDEP, Flying Wild Hog. Co te trzy firmy mają ze sobą wspólnego? Mają swój in-house'owy silnik.
Chociaż chyba Flying Wild Hog się z tego wycofuje, ale tam też się ludzie do tego stamtąd wycofują. Natomiast albo lądują, uwaga, uwaga, poza game devem, bo game dev ich znudził, tak? Mamy ludzi pracujących w Google, mamy ludzi pracujących w Apple, mamy ludzi pracujących w... No teraz akurat wrócił, Carmack na przykład wrócił do game devu, ale on nie wrócił do game devu dla game devu, on wrócił do game devu dla VR-a, czyli dla wyzwań, bo... I teraz pytanie, kolejny mit, znaczy nie mit, kolejny stereotyp jest taki, że programista ma w dupie to, co programuje, programista chce wyzwanie. On się musi rozwijać, on musi mieć wyzwanie, on musi mieć challenge. I dlatego te okienka są takie nieciekawe, a czasami przerzucenie bazy danych może być ciekawe, tak? Bo to nie chodzi o to, co ja robię, tylko czy jest ta adrenalina, tak? Czy jest to wyzwanie, no, adrenalina, informatyka, no nieważne. I teraz pytanie jest takie, czy po prostu, czy na przykład ty, Damian, za 10 lat nie będziesz chciał robić jakichś systemów rozproszonych właśnie w Google, tak? Bo już MMO już przerobiłem, już teraz trzeba dalej iść z wyzwaniami, nie? Czy jest ten drugi rodzaj programistów, oni są zazwyczaj gorszymi programistami, ja jestem tym przykładem, którzy programują nie dlatego, że wyzwanie, że programowanie, tylko po prostu to było jedno z narzędzi, które akurat umieli do robienia gier, a są tam dlatego, że chcą robić gry, tak? Równie jakby umieli malować, to byliby artystami, jakby umieli dźwięki robić, to by dźwięki robili do gier, no nieważne, byleby gry. No i teraz pytanie, czy w tym game devie są faktycznie te wyzwania, bo ten Unreal i te Unity w tej chwili, ja teraz oczywiście trochę tak kontrowersyjnie, bo nie jest aż tak źle, ale właśnie wycinają tych najlepszych programistów na zasadzie, to po co, to co ja tam mam robić? Okienka w Unrealu? To nie, to ja pójdę pracować, robiąc na przykład real-time rendering dla wojska w symulacjach za dwa razy więcej, przykładowo, tak? Znam taki przypadek, znajomy sobie tak zdalnie pracuje, jeżdżąc po świecie i zarabiając dwa razy tyle, ile zarabiał w game devie, a zarabiał 5 cyfr, tak? Więc no, jak to jest po drugiej stronie spektrum tych seniorów? Dla mnie teraz wyzwaniem będzie zrobienie nie dużej gry, tylko właśnie jakiejś mniejszej, tak? Bo nasza produkcja, mimo że jest produkowana w moim zespole, jest dużą, dosyć dużą drogą. Jasne, zawsze się zastanawiam nad tym, może inaczej. Praca w game devie jest bardzo, bardzo wykańczająca, dużo bardziej wydaje mi się niż w IT. Po prostu wiele razy jest tak, że myślisz sobie, nie, ja to rzucam kolorem, no po co ja się tak zajeżdżam i pracuję nawet, zdarzało mi się takie crunche po 20 godzin na dobę przez powiedzmy tydzień. To się bardzo odbija na zdrowiu i na jakichś relacjach rodzinnych też czasami. Ale jest gdzieś taki czynnik w tworzeniu gier, to jest bardzo trudno opisać, że właśnie to, jak stworzysz coś z niczego i nie robisz tego dla klienta, nie robisz tego dla jakiejś tam pani w dziale księgowania faktur, tak? Robisz to dla ludzi, którzy odpisują ci na maila, odpisują ci na Steamie, stary, to jest naprawdę świetne. Ja chcę tego więcej. I jak widzisz, że ktoś się strasznie jara twoim dziełem, twoim dzieckiem, z czymś, czym też jesteś emocjonalnie związany, to te myśli, że no, chciałbym zarabiać więcej, chciałbym przejść do IT, gdzieś tam odchodzą w kąt. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no, do tej pracy trzeba mieć pasję i faktycznie wyzwania to jest coś, co tą pasję podsycają. Faktycznie bez wyzwań, jakby miał robić cały czas UI, to niestety, to mi się podoba, tak? Ale nawet nie zajmuję się tylko backendem w naszej grze, robię też czasami gameplayowe rzeczy. Myślę, że tutaj trzeba też znaleźć jakiś środek. Nie można wrzucać jednej osoby do robienia ciągle tego samego. Ona się w końcu znudzi. W game devie też jest tak, że jak robimy mniejsze gry, to te projekty się dosyć często zmieniają. Jeżeli firma
zajmuje się wieloma projektami naraz, to można przeskakiwać między tymi projektami i wtedy to wypełnienie zawodowe nie następuje, ale następuje dużo później. I że wtedy ludzie po prostu zostają w jednej, tak? Natomiast jeśli ktoś robił przez długi czas, kierował dużym projektem, bo ci ludzie, o których mówisz, którzy przyszli do Google, podejrzewam, że to są osoby, które gdzieś tam zarządzały tymi projektami również, tak? Czy byli jakimiś tym widami. Może ten nabóg presji, która jest na nich wybierana, po prostu powoduje, że gdzieś tam odchodzą dalej, odpoczywają. Wiesz, jak mówimy o tych rzeźnikach, tak, którzy kończą gdzieś tam wysoko i właśnie albo piszą własny silnik, a jeżeli piszą własny silnik, to fajnie, że to robią w Techlandzie albo CD Projekcie, bo przecież własny silnik do szuflady to nie ma sensu, albo właśnie kończą w Google, to ja się nie czuję takim programistą przede wszystkim. Dla mnie programowanie to jest narzędzie, którego używam w celu zrobienia gry, tak? I fajne jest to, że mogę pogadać podczas tworzenia z designerem, mogę wpłynąć jakoś na jego decyzję. Mam jakiś tam swój pierwiastek twórczy, który jest w tej grze, którą tworzę. Mogę się wyrwać na game jam, tak? I dzięki temu, że jestem programistą, mogę w ciągu 48 godzin zrobić jakąś grę, która faktycznie rozsypuje się i lepo wygląda, jest takim demem bardziej niż pełną grą, ale jest, tak? I to jest coś mojego. Natomiast dodatkowo nigdy nie byłem jakiś super matematycznie obcykany, jak widzę, jak działa OpenGL od środka i tak dalej, to nie wiem, jak mi się nie wydawało po prostu do tworzenia silnika, bo przede wszystkim jestem leniwy, ktoś to już nie zrobił. Tak. Nie będę musiał tego robić nigdy, mam nadzieję. No. Chyba ty. Proszę, teraz ty. Według mnie wyzwania w programowaniu w gier komputerowych to nie tylko wyciskanie ostatnich FPS-ów, tak, ze sprzętu. Mam o tyle szczęście, że pracuję dosyć małej firmie i mam dosyć duży wpływ na kształt projektu. To jest fajne, to też jest swego rodzaju wyzwanie, tak? Określić strukturę projektu, jak tam poszczególne moduły ze sobą współpracują, tak? To jest wyzwanie, tak? Oczywiście cierpię za każdym razem, jak muszę sięgnąć po UI-e, tak? Muszę je zrobić, tak? Bo nie ma kogoś innego, kto mógłby to zrobić. I to jest bolączka, ale wiem, że oprócz tego czekają mnie inne ciekawe rzeczy. Więcej chciałem powiedzieć. Miałem myśl, która mi uciekła, tylko może do niej. Może wrócimy. Może do niej wrócę. Okej. Pojawiło się tutaj takie sformułowanie, że dużo rzeczy z IT wam teraz pomaga, tak? I przypuszczam, że jesteśmy tutaj już wszyscy na tyle doświadczeni, że wiemy, że to nie jest, bo poznałem język, tak? Czy coś takiego, bo to jest wtórne. Tylko bardziej kwestia pewnych jakichś rozwiązań, pewnego jakiegoś podejścia, pewnej jakiejś architektury, sposobu myślenia. I pytanie jest takie, czy faktycznie, czy to inaczej, czy to nie jest tak, że przychodzi do takiego game devu, taki pierwiastek IT i to jest wtedy super, bo mamy na przykład zespół 6 programistów, 5 z nich zjadło zęby na game devie i przychodzi taki IT i to jest zawsze dobre, bo to jest mutacja, tak? To jest, mamy jakiś tam kod genetyczny tego kodu programowania, tak? Przychodzi jakaś mutacja, jest ciekawiej, jest lepiej, możemy coś wymyślić, no, zazwyczaj lepszego, tak? Ewolucyjnie. No ale co jakby się 6 IT-owców wzięło za grę, nie? Czy to dalej zadziała? Czy jednak te światy nie są na tyle różne w kontekście tego, jak robić pewne rzeczy? Bo z moich doświadczeń z IT, jeżeli by na przykład taka gra za 5 milionów złotych jak Dogfight miała powstać w zespole stricte IT, to kosztowałaby 40 milionów złotych, a sprzedałaby się dalej tak samo słabo. No i tak samo w drugą stronę, jakbyśmy z game devu przeszli do IT, tak, no to też możemy przeżyć szok. Znam takie przypadki, gdzie centralnie
po prostu ta krzywa wzrostu zarobkowa była dla ludzi zbyt mała, a pasja nieproporcjonalna do ich pasji do game devu, o tak to ujmę. No i tam przeskoczyli po prostu do tego IT, już w tym IT zostali. I też ten adjustment period jest długi, jakby, bo trochę inaczej, jak gdyby, bo to już nikogo nie obchodzi, czy pani Krysia będzie miała wydzielaną dopaminę, jak otworzy to okienko, czy nie, tak? Nikogo to nie interesuje w tym IT. No i teraz pytanie, czy faktycznie w momencie, już zamykając to faktycznym, konkretnym pytaniem, jak już naściemniałem cały layout dyskusji, czy jak weszliście do tych zespołów game devowych, to jak oni was traktowali w kontekście tego waszego pierwiastka i jak to wpłynęło faktycznie, zakładam, że pozytywnie, ale jak to było przyjmowane w zespołach? Bo rozumiem, że każdy z was pracuje w zespole, tak? Szymon, wiem, że pracuje w zespole, nie, że pojedynczy programista. Okej, no to jak to było właśnie, jak ta komunikacja z takimi game devami? Ja tutaj nie miałem żadnego problemu, tak? Jakoś dosyć płynnie się odnalazłem w tym środowisku, które mamy w Bymonarch. Tutaj generalnie się cieszę, że jakieś to moje doświadczenie, które zdobyłem w IT, mogę przełożyć na to, jak tworzymy nasze gry, tak? Także jakby tutaj w tą stronę dla mnie nie było żadnego problemu. Myślę, że jeżeli ktoś, kto przez całe życie z game devem miałby przejść do IT, tutaj problem byłby większy. Głównie z powodu metodyki, tak, i procedur, tak, i położenie nacisku na jakość kodu, tak, czytelność kodu. Swoją pierwszą pracę w game devie wspominam tak, że to było u Ciebie. I dostałem projekt i byłem samotnym programistą i dostałem go po kimś i się pytałem, no ale pisali ten projekt, jacyś ludzie, to oni gdzieś są czy coś? Nie, wszyscy nie żyją. Dostałem projekt, gdzie... Z tego co wiem, to nie. Znalazłem jakieś komentarze, gdzie nawzajem się rozkazują w to, co napisał w tym ludzie. Nie szukałem ich na Twitterze, żyli, ale już całkiem gdzie indziej. Nadal byłem tam, ale gdzie indziej. Koniec końców to było straszne przeżycie, ponieważ dostałem jakiś kod, który był pisany w C-Sharpie, ale był pisany przez ludzi, którzy całe życie pisali w C++, w związku z powyższym pojedyncze metody miały po 2000 linii, a klasy po 15 tysięcy linii i nie wiem, co to niektórych łowów, to strasznie ptasieniec. Więc na początki moje były straszne, ponieważ odbiłem się od jednego z gorszych kodów, jakie widziałem w życiu. Szybko stamtąd uciekłem. I trafiłem do drużyny, gdzie było dziwnie, bo połowa ludzi, którzy tam pracowali wcześniej tylko w game devie, ale było kilka osób, które właśnie podskoczyło z IT. Dwie osoby miałem to w zespole. Było świetnie się z nimi dogadywać, bo oni widzieli, co to są niby wzorce projektowe, a ci, którzy całe życie siedzieli w game devie i robili tylko gry, już niekoniecznie. I właśnie taka jest różnica, tak? Potem uczyli się. Myśmy się uczyli od nich, że pewnych rzeczy się nie robi, oni się uczyli od nas. Dużo lepiej mi się do dzisiaj to pracuje z ludźmi, którzy wcześniej mieli jakieś podłoże z IT. Z jakiegoś dziwnego powodu, nie wiem, łatwiej mi się z nimi dogadywać. Zawsze myślę, że po prostu myślimy w podobny sposób, myślimy trochę bardziej obiektowo, myślimy na trochę wyższym poziomie abstrakcji obiektów, tego co się w systemie dzieje z tego powodu. No więc tak, początki były strasznie ciężkie. Myślę, że ludzie patrzyli się na mnie dziwnie, co ja mówię, że dlaczego chcę jakieś tam architektury systemu wprowadzać, przecież wszystko działa, tak jak zawsze to robimy. Ale czasem nauczyłem się, tak? Więc z czasem ludzie, którzy ze mną pracują, też coraz lepiej, myślę, albo pracuję z coraz lepszymi ludźmi po prostu. Aha, no może tak to jest, to nie wiem. Moje przejście do game devu było w pewnym sensie płynne, dlatego że ja pracując w IT podjąłem się współpracy z niezależnym studiem, które działo na portu.
nie zarabiało pieniędzy. I na początku gry robiliśmy po prostu po godzinach. To była niesamowita orka, ale też duża satysfakcja. Zespół też nie był jakoś bardzo doświadczony. Parę osób, jedna osoba, jeden grafik pracował przy pierwszym Wiedźminie, gdzieś tam zdalnie. Jedna osoba pracowała przy dźwiękach, robiła muzykę do gier, ale też jako taki outsource. I zderzyłem się w pewnym momencie z takim trochę z betonem, tak? Bo na przykład chciałem wprowadzić jakieś procedury zarządzania projektem, chciałem wprowadzić Scrama, usłyszałem, nie, ale wiesz co, w game devie to nie działa. Chciałem wprowadzić Jenkinsa, tak? Żeby jakieś tam... Continuous integration zapewnić. No wiesz, no ale przecież no, jak to klikam ręcznie, to też działa. Ale słuchajcie, no przecież możemy to zrobić szybciej, tak? No i w końcu zacząłem robić tak, że zamiast mówić o czymś, to zacząłem to robić. I jak oni zaczęli widzieć to, że to zaczyna działać, to dopiero się do tego przekonywali. Tak samo było z tym Scrumem, tak? Dopiero jak zorganizowałem pierwsze stand-upy, zorganizowałem cotygodniowe omawianie tasków, zorganizowałem tablicę z taskami i to zaczęło działać, to dopiero wtedy przekonali się do rozwiązań, które gdzieś tam zajęte były zaciągnięte. Ale początkowo to było ciężko. Myślę, że czasami nadal tak jest, że patrzą z dużą rezerwą na te rozwiązania z IT. No i tak. No ale to sekunda, bo to teraz ja się poczułem urażony. Bo powstał nowy stereotyp na tym panelu, że w IT to wy wszyscy jesteście, kurde, takie kozaki. Ja tu wzorce projektowe, wszystko pięknie poukładane, Jenkinsy, procedury, wszystko działa, nie ma bugów, pani Krysia zadowolona, wszystko, nie ma crunchy, nie ma tego, wszystko jest w terminie i na czas. A w tym game devie to jakaś banda patałachów, co to w notatniku próbuje coś tam zakodować. I czasem działa, ale gawieć się cieszy, nie? I pytanie, czy faktycznie tak jest, bo kto tutaj pracuje w IT faktycznie? Okej, grubo ponad połowa. Czy u was sami tacy rzeźnicy wszystko poukładane? Ręka do góry, u którego jest super. Okej, that's my point. Ja myślę, że kluczowe jest to, co Szymon powiedział, że Szymon po prostu z czasem pracował z lepszymi ludźmi, tak? Zaczął od jakichś tam palantów w Anszarze. Potem przyszedł przez Jujubee, GameShare i Garmory GameShare, no i wrócił do Anszaru. Więc, a my za ten czas się nauczyliśmy po prostu. Więc generalnie rzecz biorąc, ale bardzo fajną rzecz powiedziałeś, Damian, a propos robienia po prostu. Mamy takiego programistę w projekcie, tutaj jedna programistka pracuje z nim, nazywa się Marek. Marek Strącki, nasz senior programer, Szymon zresztą też z nim pracuje. I ja pamiętam rozmowę taką jedną z jednym z naszych designerów na zasadzie, no ale to czemu po prostu tam tego nie możecie zrobić tak czy coś? On tak spuścił głowę i powiedział, nie, Marek na to nie pozwoli. Marek jest właśnie jednym z tych porządnych, tak? I tutaj był wielki taki szacunek właśnie, że można sobie wypracować pewnym, oni nawet nie podeszli zapytać, to w zasadzie nie, bo oni już wiedzieli, że to jest takie brudne. To lepiej tego nie proponować Markowi. I właśnie to jest super. Myślę, że to też przychodzi z czasem, że mi się na przykład z perspektywy mojego czasu mi się strasznie źle pracowało z osobami nieelastycznymi in general. Czyli w momencie, w którym, bo ja akurat pochodzę z takiego game devu, gdzie na początku tej mojej pracy Agile wchodził. Bo ty jesteś już na etapie, że my teraz stwierdzamy, że on nie działa. Ale 10 lat temu myśmy go kochali i po prostu było zajebiście, żeśmy wdrażali, robiliśmy te planning bookery i to wszystko, i dailysy, i scrumy, i tak dalej. I bardzo duża część z tego do dzisiaj jest stosowana, tylko jak gdyby już jesteśmy ze świadomością, że to nie działa. Wiesz, dlaczego to nie działa? Bo at the end of the day przychodzi prezes i mówi, ma być tak, i wychodzi. I cały planning w pizdu wylądował, nie? Misterny plan.
Więc generalnie rzecz biorąc, to zazwyczaj dlatego nie działa w firmach, bo po prostu, bo waterfall jest, bo zarząd działa waterfallowo, o, a nie agile'owo, o, tak bym to ujął. W każdym razie, kończąc myśl, zawsze mi się źle pracowało z ludźmi nieelastycznymi, którzy się nie rozwijają, czyli na przykład za naszych czasów, to staro brzmi, tak, ja byłem juniorem i ja się uczyłem tych wzorców projektowych, bo przecież tutaj na uczelni bardzo ładnie uczyli nas te 12 lat temu na Politechnice i uczyliśmy się tych wzorców projektowych, tej architektury, tego wszystkiego i chcieliśmy tak wszystko robić, tak pięknie, tak zaplanować tą architekturę, a wtedy stare wygi to byli nie C++owcy, tylko C-owcy tak w ogóle, tak? To nawet nie byli C++owcy i ich kody dopiero jakbyście zobaczyli, jak no działa przecież, no jest. Przecież jest znacznie lepiej niż w assemblerze. Wiesz, ile to w assemblerze by zajęło? Chłopie, my mamy metody, więc... Znaczy funkcje w zasadzie, przepraszam, to nie były metody, tak? No, bo to jest, nie było klas. Więc wydaje mi się, że klucz jest pracować po prostu z dobrymi ludźmi, którzy są otwarci jakby na ten experience. Dobra, bo zostało nam 10 minut, a chciałbym otworzyć pytania. To chciałbym tylko takie bardzo krótkie, żołnierskie. Czy jeżeli ktoś chce robić gry, a pracuje w IT i ma ciepło, to powinien przejść czy nie? Ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli czuję, że naprawdę tego potrzebuję, to tak. Natomiast to boli. To boli. Na własnym przykładzie wiem. I to też jest proces. To nie jest tak, że jednego dnia wstajesz od biurka z IT i drugiego dnia siadasz przy biurku w game devie, tak? Mi ten proces zajął około 2 lat, tak? Na początku zbierania sam w sobie do tej decyzji, potem nauki, tak, jakichś game jamów, jakichś kursów, coś, zanim poczułem się na tyle pewnie, że stwierdziłem, że przychodzę, tak? Także polecam, ale ostrzegam, że to boli. Dzięki. To jest tak, że jeżeli ktoś pracuje w IT i czuje, że robi kupę, a praca to jedno trzecie życia. Trochę smutne jedno trzecie życia spędzić w toalecie. Więc jeżeli ktoś faktycznie czuje w ten sposób, no to koniecznie musi się najszybciej, tym bardziej, że my potrzebujemy programistów w dużych ilościach. Z którymi można pracować, tak? Że coś tam już programowali. Dużo łatwiej się przenieść z IT do BMW niż w drugą stronę, myślę. Więc to też taki plus, a poza tym jak już ktoś potrafi programować, to właściwie to biuro nas pracy, tak? Bo przychodzisz na rozmowę kwalifikacyjną, dostajesz pracę, jeżeli potrafisz programować. Proste. Ja chciałbym na początku odnieść się do tego, co mówiłeś o programistach, tak? O tych C-owcach, o asemblerowcach. Naprawdę dobry programista nie potrzebuje niczego, oprócz magnesowanej igły i pewnej ręki. Jeśli chodzi o juniorów, to tak, przychodźcie do BMW. Jeśli w ogóle wszyscy, tak, jeżeli chcecie pracować w tej branży, tak, przyjdźcie, jest fajne community, ludzie sobie pomagają, naprawdę branża jest super. Po prostu to zróbcie i podążajcie po prostu za swoją pasją, za tym, co wam serce podpowiada. Czy są jakieś pytania? Proszę. Teraz takie pytanie, bo wszyscy już macie doświadczenie i tak dalej, ja właśnie zwracając takiego juniora, takiego, który może pójść w IT, może pójść do game devu, to tak naprawdę w IT są jakieś, powiedzmy, odgórne sposoby nauki, edukacji, że są te szkolenia organizowane przez duże firmy i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę game dev wymaga tej niesamowicie elastycznej nauki, plus, że musimy trafić na dobrą osobę, która nas wszystkiego nauczy, jeśli jesteśmy tym juniorem bez doświadczenia. Ja miałam takie wrażenie, bo każdy pewnie, kto by chciał iść do GMD-u, to grał sobie Wiedźmina, no i chciałby właśnie robić ten gameplay takiego właśnie Geralta, a przychodzi do GMD-u i musi się faktycznie dużo uczyć, no ale za darmo go nie nauczycie. I koniec końców jemu się dostaje zrobienie tych prostszych UI-ek, jakichś tam prostszych narzędzi, no i faktycznie pokazuje mamusi, że nad tym pracował. No i bo ty, synciu, zrobiłeś to, że tam Gerwan tak tym ogniem strzelał, no nie. To znaczy, ja może odpowiem, przepraszam, że tak panelistą zabiorę, ale jako pracodawca po prostu może odpowiem, tak?
To będzie takie żołnierskie i przykre to, co powiem, zaznaczam, ale ja jestem znany z tego. Rok temu też podobno bardzo odradzałem przejścia do game devu. Dla mnie, nie wiesz tego osobiście, absolutnie, ale dla mnie osoba, która mówi, no bo ja tak się zastanawiam, czy ja bym chciał robić gry, czy ja bym chciał iść do IT, to znaczy, że ma iść do IT. Bo jeżeli osoba chce robić gry, to tak jak Szymon, pierwszy program, który w życiu napisała, to była gra. Po prostu, jakby, no bo u mnie to było tak, ja bardzo późno zostałem programistą, bo na pierwszym roku studiów, czyli nie programowałem wcześniej. I jeżeli dostałem ten taki, tą Bożą iskrę, że mogłem tworzyć rzeczy, no to tworzyłem bazy danych, czy tworzyłem gry. Od razu zacząłem robić gry, tak? Czyli moje portfolio powstawało na pierwszych laborkach, to było kółko i krzyżyk w C, w konsoli. A drugi to oczywiście był ASCII roguelike, a trzecia gra to było coś tam, a czwarta gra to coś tam. I w momencie, w którym ja pytałem o pracę, miałem 17 żenujących projektów do pokazania, wiele pasji i powiedziałem, ale naprawdę ja chcę robić gry, tak? Zaraz jeżeli przychodzi, to oczywiście, żeby była jasność, to portfolio było żenujące, ale ono pokazywało pewną konsekwencję, że ja chcę robić gry, tak? Jeżeli przychodzi do mnie osoba, są oczywiście wyjątki. Mieliśmy taką jedną programistkę, znaczy mamy dalej, super, która nic nie miała w portfolio, bo była po prostu takim zawsze piątki ze wszystkiego, wszystkie projekty, znajomym robiła projekty i tak dalej, była takim piątkowym po prostu studentem. Ale in general, taki statystyczny game dev nerd, to on ma w dupie wszystkie inne przedmioty, programuje tylko gry po godzinach, dostaje zawsze trójki, bo oddaje je 2 miesiące po terminie, tak? Bo on sobie wziął oczywiście najtrudniejszy projekt, bo robił MMORPGa. A jako wynik profesorowi pokazuje skaczącą kulkę, tak? Więc, ale to są właśnie ci ludzie, których my chcemy w game devie. To są ci ludzie, tak? Czyli z mojego punktu widzenia, i mówiłem to rok temu, chcesz być faktycznie w game devie, to zacznij robić gry. Dzisiaj wracasz do domu, ściągasz Unity, ściągasz Unreala, ściągasz cokolwiek, bierzesz tutorial i zaczynasz robić grę. Chcesz być silnikowcem, otwierasz dokumentację DirectX-a, OpenGL-a, zaczynasz robić grę. Dzisiaj wieczorem. Jeżeli dzisiaj wieczorem po tym, co ja Ci powiedziałem, Ty stwierdzisz, że sobie oglądasz Punishera, bo wczoraj wyszedł, to idź do IT. Będąc juniorem tam, też dostaniesz jakieś super proste zadania, tak? Pisanie jakichś, nie wiem, procedur porozpolowych, czy ustawianie właśnie jakichś UI-ów w jakiejś nudnej aplikacji, tak? To też nie jest tak, że tam cię nauczą, a potem od razu będziesz seniorem, tak? To już troszkę tak samo musisz przejść, tak? Natomiast jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy z game devu, tak? Jest tego bardzo dużo w internecie, tak? Jest tego bardzo dużo tutoriali, bardzo dużo artykułów. Jeżeli się tylko chce, można na własną rękę dużo się dowiedzieć. A oprócz tego są też kursy, które są teraz organizowane, tak? Jest GDS. Pojawiają się opcje, tak? Których nie było parę lat temu. I też bardzo polecam Game Jam. Raz, że masz jakieś projekty, tak? Skończone, okazane są brzydkie, słabe, ale są, tak? I już jest coś, co masz w portfolio. A jednocześnie też dużo się uczysz, tak? Przez krótki okres czasu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja wybrałem trzecią drogę. To znaczy robiłem gropodobne produkty w IT. I to była aplikacja, która wyświetlała jakiś content. Tak jak na początku mówiłem, był to program, który wyświetlał content na telebimach, jakieś tam efekty w trakcie meczów, wyświetlanie wyników i tak dalej. A to wszystko w środku miało jakąś tam pętlę, pseudo silnik i działał w DirectX-ie. Więc można też próbować rozwijać się gamedevowo, pracując w IT. I można też to robić po godzinach, tak żeby właśnie to portfolio zbudować, żeby sobie wyrobić, żeby pokazać, że zawsze chciałeś robić gry. Okej, jakieś ostatnie pytanie? Proszę.
Nie ty. Ale to jest jakby... Mniejszy niż by chcieli. Ale jakby to jest, wracając do tego, co mówiłem, że to jest praca. Tak, to jest praca jednak at the end of the day. Są wyjątki, bo Damian troszeczkę misreprezentuje game dev. Bo Damian to jest grupa ludzi, pasjonatów, która się po godzinach robi praktycznie swój projekt, czyli Damian jest częściowo product ownerem, tak? To jest ta grupa tych paru osób, już teraz parunastu, która robi swój passion project. On jest tym jednym przykładem, że patrzcie, da się, udało się, a tam poniżej jest tysiące zespołów, które poległy, umarły z głodu, zbankrutowały, nie dały rady, tak? Słucham? Nie róbcie tego w domu. Tak, tak, dokładnie, no bo to jest w zasadzie, licząc od samych początków, absolutnych początków, to jest 9 lat orki, tak? Chyba można prościej się dostać do game devu, ale w każdym razie w takich sytuacjach ten wpływ jest bardzo duży. Siłą rzeczy on musi być duży, tak? Bo to jest ta grupa pasjonatów, która od początku to tworzy. Ale jeżeli idziesz do pracy na etat, to choćbyś był najlepszym reżyserem, to i tak producent wykłada kasę, tak? Spielberg nie robi dokładnie takich filmów, jakby chciał, tylko takie, na jakie mu dadzą pieniądze. A że jest dobry, to czasami mu dają na to, co on chce. Ale to jest taki zawsze układ, że at the end of the day osoba, która wykłada kasę, ma największą decyzję. No to zawsze tak działa. No nie, no, ale też nie każdy, kto wykłada kasę, często to jest ciężka bolączka game devu takiego, powiedziałbym, starożytnego, czyli te początki Techlandu, CDP-u, że taka wielka bolączka była taka, że te osoby umiały robić biznes, a niekoniecznie umiały robić gry i to do dzisiaj pokutuje, że często mamy biznesmenów, którzy chcieliby robić gry, bo grają w gry, a to jeszcze nie znaczy, że umiemy robić gry. Moje doświadczenie jest takie, że im mniejsza jest skala projektu, tym większy masz wpływ na jego kształt. Tak? Nawet będąc programistą. Tak, wszystko dobrze. Przepraszam bardzo, ale będziemy tutaj, więc zapraszamy do rozmowy. Jak co? Dziękuję bardzo.